Kochani, mamy naszych turystów wysokogórskich. Dzień dobry, Nasiu. Dawaj buzi, cała zdrowa. Cześć, kochanie. Prosimy o emocje na gorąco. Jak było? Zimno. Zimno? Zimno bardzo. Dmucha na górze? Słuchajcie, na... Tata tak szybko tam na górę przez wysoko. Tata tam przyszedł. Słuchajcie, turyści wysokogórscy, jak wrażenia? No fajnie, tylko powiem ci, w górę to nudno się jechało. W górę nudno? Poważnie? No fajnie. A w dół czemu fajniej? A, bo tak widoki. A tak się ciężko trzeba obracać do tyłu. A długo się jedzie? 15 minut. Mama, że nie czysz tego. Dłuży się czas, czy szybciutko leci? Słuchajcie, teraz kudeł mama chce. Następny bilecik do toalety, dwa łyki picia i poszli. A Tusia ze mną zostaje, tak? Tak. Pójdziesz ze mną tam na górę? Będziemy ich też łapać? Spróbuję. Tylko bluzę jej gniemy koniecznie, bo tam zimno. Dobra. Zostało coś na lodu? Zostało, dobra, rozłączamy się, kochani. Wymiana ekipy, jedzie teraz kudeł na górę. Do zobaczenia. No, mamy, kochani, kudełka z mamcią. Wymiana brygady, zobaczcie. Siadają w tym momencie, jadą w górę. Dzielny ten mój kudełek, słuchajcie, 4 lata. Nie ma pojmy. Siema, berbeluchy! Cześć, kudełku! Dzień dobry! Proszę, ładny uśmiech. Dzień dobry! Kudełek, pozdrawiasz? To głośno. Super, trzymaj się tam ciepło i powodzenia. Dobrej imprezy wam życzymy. Udanej wycieczki. Pa, pa, kudełku. Trzymajcie się, my z Myszką idziemy tam na górę. Będziemy, tam będziemy na was czekać. Za basenem, dobra? Na razie sobie lećcie, czekajcie. Tuśka robi zdjęcia, teraz drugi żabełek leci. No muszę wam powiedzieć, o tutaj chyba będą w najwyższym punkcie. Tu się robi dosyć wysoko. Aczkolwiek tam, gdzie wsiadaliśmy na tej skoczni Szczyr, kochani, to jest 2-3 razy tyle do góry, jak teraz oni są. Oni są niby w najwyższym punkcie. Tusia leci, kochani, sobie tam. Tu widzę, na prawo jest chyba trasa do schodzenia albo wchodzenia dla takich jak ja, ale nikt się nie chce tego podjąć ze mną. Nikt nie chce, kochani, ze mną pójść z buta. Wolą jeździć tymi krzesełkami. Nacykałaś, to schowaj, Myszko. Pójdziemy teraz na lody i potem zejdziemy do nich. Pójdziemy do nich na górę, nie? Tak, Misiu? Tak. Czekaj jeszcze chwilkę, ich tutaj nagramy, jak sobie jadą. No, szabełki! Mamcia! Jak kudełek? Super! Kudełek dzielny chłopak. Mamcia mówi, że on w porządku. Super. No, spróbuj, Naśka, do góry wbiec za nimi. Zobaczymy, jak z jej kondycją. Poszła Nasia. Dobra, już, starczy, Dziunia, chodź, wracaj. Idziemy na lody. Potem przyjdziemy do nich, będziemy ich witać z góry, jak będą wracać, kochani. Mamy około pół godzinki, także zabieram. Ja coś nie dźwigam, wiesz. Nie ma strachu żadnego. Powiem ci, że wiesz co, ja taki ani do łódki nie ciągnę, ani do samolotów, ani do kolejek. Nie daję rady. Tak? Znaczy, wiesz, no najgorzej, że to 15 minut, nie? Słuchaj, ja jechałem 3 minuty na skocznie tam na Szczyrku i tak sobie mi było. Także tutaj się odpuściłem, wolę nagrywać. Dobrego pobytu. Pozdrawiam. Chodź, Tuśka, chodź, szabełki już pojechały, idziemy na lody, zaraz wrócimy, odbierzemy ich. A tobie jak było, Misiu, na górze? Fajnie? A bałaś się, czy nie? Bałaś się, Miśka, czy nie bałaś się? Trochę, kiedy było wysoko, kiedy wyjechaliśmy tędy. A jak tam na samej górze byliście, tam było wysoko, czy nie? Nie. Tam nie było wysoko. Jest na telefonie. No to super. Zresztą, kochani, filmik, mamcia, z tego co wiem, nagrywa telefonem, także ten filmik zmontujemy razem, jak będziecie chcieli popatrzeć, jak to wygląda na górze. Natomiast okolica jest, jeszcze raz mówię, przeurocza. Naprawdę jest, kochani, świetnie. No, mieszkać w takim hoteliku przy wyciągu to też ma swój przepiękny urok. Natomiast jak cię, jak tu miękko, Pusia? Co tu tak mięciutko? Chodźmy stąd. Ja cię kręcę, chodź szybciutko. Chodź szybko, bo tu tato się wystraszył, że zapadamy się w bagienko. Chodź. Tato też tak stanął, myślę sobie, co to takie miękkie? Patrzcie, całe buty sobie uciapali. No, to teraz kręcimy, jak to jest pod górę. Jedziemy teraz z Szymusiem. Tak, Szymuś, pokaż się. Jest Szymuś, powiedz cześć. Cześć. Jak się jedzie? Fajnie. Podoba ci się? Tak. No to co, jedziemy do góry, zaraz będzie na dół, tak? Tak. Dobra. Popatrzcie, ludzie też pod górę też chodzą. A my z kudełkiem sobie jedziemy. Czekaj, pokażemy, gdzie to jest. Zobaczcie, już tak. Uważaj, ty siedź, Misiu, proszę. Widać już. Już tak daleko odjechaliśmy. Daleko, nie? No.
I na lody poszli gdzieś tam. Wysoko jest. To my kręcimy teraz. Jak się jedzie w górę. My też Cześć, będziemy to... długo jechać. No, tak długo jak Stusia jechałam. Tam się ludzie zmęczyli. Ona, a co tam chodzi? Gdzie? No tam. To nic nie chodzi, to jest cień. To jest cień. To nas. Nie, tu nasz jest gdzieś... O, tu mama widzi nasz cień. Czekaj, filmuje nasz cień. To jest nasz cień. O. Gdzie? No nie widzisz, bo ty siedzisz z tamtej strony. Jak będziemy wracać? Gdzie? To nie jest nasz cień, misiu. To jest tamtej windki cień. No, idź pod taką górę, to nóżki raczej bolą. Patrzcie, też widać ładne góry. Widzisz tam górę taką dużą? Zobacz tam w oczy. Czekaj, muszę cię trzymać, misiu, bo mama normalnie... Ajajajajaj. A. A mama boi się tak wysoko być? No, z misiem moim boję się, muszę trzymać mojego misia. A ja w ogóle się. A ty nie masz tu w dziurce? Nie. Dobra. Ale... No. Ja nic się nie boję, ani ducha. No, naprawdę? No. Taki odważny jesteś? Tak. No, no widzicie tu naokoło same drzewa. A tam jest lawa? Nie ma lawy, tu są... Gdzie? Nie, tam. Tu na dole są drzewa. Są drzewa, my nad drzewkami takimi małymi sobie lecimy, widzisz? Tak. No. Tam jadą inni ludzie. Tu znowu drzewa. Piękną pogodę mamy na taką wyprawę, Szymuś, wiesz? Tak. No i tam w dole już coraz bardziej malutkie to wszystko, nie? Widzisz to wszystko, Mymuś? Tak. No. Malutkie. O, tam są góry. No, tam są góry. Dobra, więcej nakręcimy, jak będziemy wracać. No, kończy się nasza przejażdżka 15-minutowa. Zobaczcie, teraz to już jest ładnie. Nie ma tyle drzew. Są góry. Tu zaraz będziemy wysiadać. I tu też są góry. Wszędzie są góry. I będziemy jechać w drugą stronę. No, tu są odpoczywający ludzie. A tam ludzie. Już jest dalej. No tak, ale my tu wysiadamy. Bo tam na górę to jeszcze, tam na samą górę siedzi. Tam trzeba się grubo ubrać. No, zaraz będziemy musieli wysiadać, tak? Tak. Proszę ale bardzo, jak... tam jest to i ale się wysiada. Będziemy też skręcać. No. Jedziemy. No i wracamy. Wiało straszecznie, prawda, Szmuś? Tak. No i teraz możecie podziwiać znowu widoki. Mama. Hmm? A co to niebieskiego jest? Które, misiu? Które? To, co za nami jechało. A to nie wiem, co jechało za nami, kochanie. To coś niebieskiego. Nie wiem, dziubuś, co to. Tam jakie fajne osiedle, takie góralskie domki. Mama, a to no. To, a czego to czarne? Które czarne? No to. Które, misiu? No to. To, co u góry jest? Co czarne, kotuś? No tamto. Tamto to jest do zamykania, jeżeli o tym samym myślimy. Mama. Jeszcze nie muszę kapturka trzymać, nie? Może to nie można się puszczać. No nie można. Siebie zdarzać. No. Tak jest. Tak. Jesteś mądra liski. Nie? Znowu mijamy dziewczyny. Jedna ta dziewczynka się męczy. No tata tu idzie, już tyle idzie czasu. A, bo ty jesteś z tej strony, a dziewczynka jest z tej strony. No bo nikogo nie ma, nie ma obciążenia. A wieje wiatr, prawda? Tak. Wieje wiatr, to je huśta. Ale świerszczyki śpiewają, super. Tylko żeby tak nie wiało, nie? Tak. Jest ekstra. Byś spał tutaj? Nie. Patrzcie, nasz kudełek w kapturku sobie siedzi, śliczny misiu, pysiu. Pokaż buzię. Jest liczny, jaki męczony. Dawaj buzi. Mama, no. Gdzie potem będziemy jechać? No na pewno pojedziemy na obiad. Gdzie tak? Potem? Nie wiem, w ogóle nie wiem, która jest godzina. Zobacz, która. Włącz telefon i potem zobacz. No. No
dobra. Starczy, już te widoki wszyscy widzieli. To pozdrawiamy razem z Kudełkiem, tak? Pokaż się. No, pa. Pa, 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 pa.